Ciekawa sytuacja, kiedy lekarz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy kieruje Cię jedynie po poradę do poradni leczenia uzależnień, a w tejże poradni chcą przeprowadzić całą dość czasochłonną terapię antyalkoholową. No i co wtedy możesz zrobić, jeżeli Cię dopadła taka sytuacja? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Zacznę oczywiście od zapytania internauty. Witam Panie Doktorze, miałem zatrzymane prawo jazdy w marcu tego roku na okres 6 miesięcy. Byłem na badaniach w WOMP-ie, no lecz niestety poległem, niestety mi nie wyszły. I dostałem dwa skierowania na ponowne badania pod koniec lutego 2014 roku. I drugie skierowanie do poradni leczenia uzależnień, ale na poradę, podkreślam, nie na leczenie, lecz na poradę. Niestety panie w tej poradni powiedziały mi, że leczenie ma trwać 3 miesiące, nie ma dyskusji. Natomiast lekarz w WOMP-ie powiedział mi, że będą to tylko dwie wizyty, no i będzie po wszystkim. No więc kto tutaj ma rację? Z góry dziękuję i proszę o szybką odpowiedź. Odpowiadając na te konkretne pytania, jest bardzo prawdopodobne, że w tej konkretnej poradni nic nie skurasz. No szczególnie jeżeli procedura leczenia jest tutaj lepiej płatna, być może nawet lepiej płatna z Twojej kieszeni. Dobrze wiedzą, że to Ty potrzebujesz zaświadczenia, że to Ty jesteś w sytuacji podbramkowej. No a tak szczerze mówiąc, pójście na udry niewiele tutaj zmieni. No i co wtedy robić? No wyjścia są jak zwykle dwa. Albo znaleźć sobie inną poradnię lub jakiegoś lekarza prywatnie z tej danej dziedziny leczenia uzależnień, no albo poddać się całemu cyklowi leczenia. To, że lekarz z WOMP coś tam sobie powiedział, tak naprawdę nie ma dla Ciebie większego znaczenia. On potrzebuje zaświadczenia z poradni, aby zamknąć swoją sprawę i mało go obchodzi fakt, jak to zaświadczenie zdobędziesz. Być może nawet wiedział, czy dobrze wie, że są takie kłopoty z otrzymaniem tego zaświadczenia, ale żeby nie mieć z Tobą problemu, przedstawia Ci jakąś taką bardziej radosną wersję wydarzeń, że Pan sobie tylko pójdzie tam do poradni, oni tylko coś tam Panu wypiszą, czy Pani wypiszą, no i będzie fajnie. Czyli naprawdę go mało obchodzi to, jak to zaświadczenie sobie zdobędziesz. Natomiast obchodzi go jedno, że jak go nie przedstawisz, to nie odzyskasz nigdy swojego prawa jazdy. Podobne praktyki opisywali mi kierowcy z różnych rejonów Polski i domyślam się, że tutaj jest tak samo. Także na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś jakąś podobną sytuację niezgodności wymagań WOMP-u oraz poradni leczenia uzależnień, koniecznie skomentuj ten przypadek tutaj w komentarzach pod tym filmem. Wprawdzie tak uczciwie mówiąc, nie sądzę, aby taka terapia komuś zaszkodziła, czy Ci nawet zaszkodziła, no ale czasem, bądźmy szczerzy, wydłuża ta terapia odzyskanie prawka. No i może się załapać na powtórny egzamin państwowy w WORD. Są to dodatkowe koszty oprócz tejże terapii. Natomiast jeżeli to wideo Ci się podobało, to daj lajka, daj kciuka. Jeżeli rozwiązało Ci jakiś problem, jeżeli dało Ci do przemyślenia, jak ten system represji wobec kierowców działa, pod bardzo szczytnym zresztą tutaj pretekstem terapii antyalkoholowej, to masz moje pozwolenie na udostępnienie tego filmiku na swoim portalu społecznościowym, Facebooku, naszej klasie, Google+, czy nawet na swoim jakimś ulubionym forum. Natomiast koniecznie dokonaj subskrypcji mojego kanału YouTube, Lekarz Medycyny Pracy, jeżeli Cię interesują takie filmy. Gdzieś tutaj albo poniżej jest guzik subskrypcji. Raz na tydzień staram się opisać, czy dodać jakiś nowy, ciekawy materiał. Nowy ciekawy przypadek z cyklu kierowca, alkohol, prawo jazdy, utrata lub odzyskanie prawa jazdy. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Takie trochę pytanie retoryczne,
No, sam jestem bardzo ciekaw, na ile takie terapie antyalkoholowe, urzędowe terapie antyalkoholowe są skuteczne. Na ile ten system jest nastawiony na wystawianie zaświadczeń, powiedzmy dla kierowców złapanych za jazdę po alkoholu, czy jakichś innych osób mających problem alkoholowy, no nie wiem, przemoc w rodzinie, tacy czy inni, no w każdym razie do różnych sądów, do różnych urzędów. A na ile to jest taka prawdziwa praca, abyś, jeżeli alkoholikiem jesteś lub masz tendencję do nadużywania tego alkoholu, aby ci rzeczywiście pomóc. Także bye bye. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo.